Dzień dobry, dobry wieczór. Witam przeserdecznie, jak w każdą, no prawie w każdą ostatnią środę miesiąca. Witam w naszym cyklu spotkań online. We wczesnym to było, który jest organizowany przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie przy współpracy z czasopismem Archeologia Żywa oraz profilem Śladami Średniowiecza. Tak jak powiedziałam, nasze spotkania odbywają się online, mają formę Q&A, czyli pytań i odpowiedzi, w którym Państwo, nasi drodzy widzowie, możecie zadawać pytania naszym gościom, którzy właśnie na te pytania odpowiadają. Naszym dzisiejszym gościem jest już Wam dobrze znany sprzed 2 miesięcy, tak, ze stycznia, pan profesor Aleksander Paroń. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do dogrywki. Pierzynek. Poprzedni odcinek z panem profesorem nosił tytuł Pieczyngowie i no, dotyczył pieczyngów oczywiście. Natomiast dzisiaj postanowiliśmy z panem profesorem, to znaczy pan profesor postanowił trochę poszerzyć temat i w dogrywce porozmawiamy nie tylko o pieczyngach, ale też o innych koczownikach stepów nadczarnomorskich od X wieku aż do nadejścia Mongołów w połowie XIII wieku. I teraz, mimo tego, że to już drugie spotkanie z panem profesorem, to ja przypomnę, czym zajmuje się pan profesor Aleksander Paroń, a więc jest pracownikiem naukowym Ośrodka Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza Wrocławskiego Oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PANU. Jest absolwentem historii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1998 roku uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy właśnie o pieczyngach, napisanej pod kierunkiem pana profesora Lecha Leciejewicza, którego, jak ja to zwykle mówię, nie trzeba przedstawiać tym, którzy się interesują wczesnym średniowieczem. Natomiast w 2004 roku uzyskał magisterium z filologii klasycznej, też na Uniwersytecie we Wrocławiu, na podstawie pracy z Tytowie w dziejach Herodota. Tak jest. Pod kierunkiem naukowym pani profesor Alicji Szastyńskiej 7. O, to tego nie miałam w swoich notatkach, Ja i tego chyba, uzupełniam. tak, Uzupełniam, bo ostatnio dobrze. żeśmy pominęliśmy tą mistrzynię. Pominęliśmy. No i tak, praca magisterska z filologii klasycznej 2004 rok, a już w roku kolejnym 2005 dysertacja, obrona dysertacji pod tytułem Pieczyngowie z dziejów koczowników w średniowiecznej Europie. Tak, dobrze mówię. Tak, zgadzam. Tak, na podstawie której uzyskał pan profesor tytuł doktora nauk humanistycznych ze specjalnością w zakresie historii. I tutaj to była kontynuacja pracy magisterskiej. Promotorem też był pan profesor Lech Leciejewicz, natomiast recenzentami pan profesor Edward Tryjawski, wybitny turkolog, oraz profesor Lech Tyszkiewicz, historyk zajmujący się wczesnymi dziejami Słowian, wcześniejszymi, czyli tym VI, VII wiekiem, ale też barbarzyńcami. Też są takie jego dwie wydane książeczki, Hunowie i Barbarzyńcy w Europie, z tego co pamiętam, takie są tytuły. Tak, Tak. zgadza się. Zgadza się. Znaczy, ta książka ostatnia właściwie z 2004 roku to jest dokładnie chyba Hunowie i ich wpływ na Cesarstwo Zachodniorzymskie. To taki był dokładny tytuł. Tak, takie ciemne okładki. Tak, ciemna okładka. Tak, No. tak, Jak to na tak. Hunów przystało? Twardy Tak. charakter. Oj. Ciekawy lud. I 2016 rok, habilitacja na podstawie cyklu publikacji, które no, na potrzeby habilitacji nosiły taki zbiorczy tytuł Ludy koczownicze stepów Eurazji w starożytności średniowieczu, ich relacje ze światem zewnętrznym oraz postrzeganie przez pochodzących z niego obserwatorów. Tak, i pan Zgadza. profesor Aleksander Paroń jest autorem
ponad 80 artykułów wydanych w kraju za granicą. Jest też redaktorem nie wiem ilu, ale przynajmniej kilku książek. Tak, zgadza się, jestem redaktorem. Też ostatnio chyba piąta redakcja. I tutaj, no jak widać z tego, i tak jak Państwo wiecie z poprzedniego spotkania, zainteresowania pana profesora koncentrują się wokół problematyki obecności ludów koczowniczych w średniowiecznej Europie oraz ich kontaktami z sąsiednimi państwami, w tym Rusią, Bizancjum, no i w ogóle łacińskim kręgiem kulturowym. Czy coś jeszcze dodać? No w zasadzie wszystko zostało wyczerpane, tylko jako uzupełnienie zdarza mi się też zajmować historią Śląska w średniowieczu. A Temat tak, i pokaźną tu. liczbę publikacji. Tak jak to właśnie mawiał mój mistrz, czasem trzeba dokonywać, czasem trzeba stosować płodozmian. Dobre określenie, tak. Tutaj pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to chyba Milicz, Gród na Pograniczu, tam też pod redakcją Justyny Kolendy, i tam też rozdział taki właśnie historyczny, z tego co pamiętam. To polecamy. Proszę. W tomie Santowskim pod redakcją pani doktor Kingi Zamrowskiej-Morton Męski. też napisałem rozdział historyczny zatytułowany Santok w świetle źródeł pisanych. Czyli jak widać, nie tylko koczownicy, stepowcy, chociaż im dzisiejsze spotkanie poświęcamy. Natomiast jeszcze takie ogłoszenia parafialne, ponieważ tak, pod wczorajszym postem jest, z tego co patrzyłam, ponad 30 pytań, ale zaczniemy od tych pytań, których nie zdążyliśmy zadać 2 miesiące temu, i one dzisiaj pójdą na pierwszy ogień. Natomiast mam nadzieję, że starczy czasu. Później będziemy zadawać pytania, które padły pod wczorajszym postem. Oczywiście mamy nagrody, i nagrodami są 2 egzemplarze książki pana profesora Pieczyngowie, ufundowane przez wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Tu pozdrawiamy panią Teresę Witkowską, która chyba nas ogląda. Tak. I teraz tak, co trzeba zrobić, żeby wygrać książki? Pierwszy sposób to jest taki, zadać pytanie pod wczorajszym postem, tam gdzie ja kukam, jak to ładnie określiła Marcelina. Jeden egzemplarz wygra te pytanie, które będzie miało najwięcej lajków właśnie od naszych widzów, internautów. Więc zachęcamy do lajkowania, ale też do udostępniania naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast drugi egzemplarz, no, zwycięzcę tu wybierze pan profesor spośród zadanych dzisiaj pytań, te, które go najbardziej zaintrygowało, na które może nie znał odpowiedzi, musiał się zastanowić. To już wybór należy do niego, byleby uzasadnił dlaczego. Dobrze, postaram się. Okej, to już zaczynamy. Odpowiedź uzasadni. Czyli zaczynamy. No, tylko jeszcze raz przypomnę o tym lajkowaniu, bo to jest bardzo ważne, i udostępnianiu. I teraz, w ogóle nie powiedziałam, na czym ostatnio skończyliśmy, i nie powiedziałam tego przy poprzednim spotkaniu, że padła propozycja, by Netflix nakręcił serial o pieczynkach. Bo tak, tutaj mamy właśnie dzisiaj jako gościa ewentualnego doradcę, Scenarzysty, tak? Tak, albo scenarzysty. scenarzystę albo doradcę, to tak, aby wszystkie historyczne niuanse zostały zachowane. I teraz tak, zaczynamy od tych pytań sprzed 2 miesięcy. Pan Cezary Surowiec pyta o to, jak wyglądały kontakty pieczyngów z innymi ludami koczowniczymi, jak Chazarowie i Połowscy oraz Tatarzy. I w sumie takie samo pytanie zadał pan Stanisław Chudzik. Jakie były relacje pieczyngów z kaganatem chazarskim? Tu bym prosiła o wyjaśnienie, kim byli ci Chazarowie. Takie krótkie oczywiście. Krótkie. No, Chazarowie w zasadzie jest to jest lud niesłusznie, on nie jest zapomniany, ale jego pamięć o nim jest trochę, powiedziałbym, wykrzywiona.
dlatego że ponieważ Chazarowie, znaczy zacznijmy od tego, że w połowie VII wieku naszej ery oni się wyłonili dosyć nagle z zachodniego kaganatu tureckiego. Wyprowadzali ich, elity rządzące wyprowadzały swoją genealogię od rodu Aszyna, który właśnie miał rządzić tym, że ogromnym kaganatem tureckim, który sięgał od Korei, od północnych Chin, aż za Wołgę, nawet po Krym, w okresie swojej największym piku swojej ekspansji. Chazarowie dosyć nagle się z niej wyłonili i zaczęli rzeczywiście tworzyć własny organizm polityczny, też za wyraźnymi ambicjami takimi imperialnymi. Też nosili tytuł właśnie Kagana, czyli takie własne, mieli ambicje o charakterze uniwersalistycznym. Z czasem centrum tego państwa znajdowało się gdzieś między dzisiejszą rzeką Don a Wołgą. Nad Wołgą znajdowała się druga stolica, ujścia Wołgi znajdowała się, do dzisiaj zresztą poszukiwana przez archeologów, druga stolica kaganatu chazarskiego, która zresztą nosiła nomen omen nazwę Itil, rzeka. I cóż jest ważne w przypadku Chazarów? Chazarowie, można powiedzieć, że mieli takie dwa okresy swojej egzystencji. Pierwszy, który przypominał po prostu takie typowe państwo koczownicze o skłonnościach ekspansywnych, atakowania, najeżdżania na sąsiednie państwa, szczególnie dawali się we znaki Arabom, którzy to Arabowie z kolei, zwłaszcza z czasów dynastii Omajadów, rewanżowali się najazdami czy też ekspedycjami karnymi. Jedna z tych ekspedycji karnych dotarła właśnie do centrum kaganatu. To były lata 70, 30, przepraszam, 8 wieku. I ówczesny kalif nawet zmusił władcę chazarskiego do tego, żeby ten zadeklarował przyjęcie religii muzułmańskiej i uznanie formalnie jego zwierzchnictwa i wypłacanie mu trybutu. Władca chazarski się skwapliwie na to zgodził. Przez 3 lata trybut płacił, a później przestał i przestały go, i przerwał, jak gdyby, zerwał też tą formę, tą zależność od Imperium Muzułmańskiego, od państwa, od kalifatu Omajadu. Ale jak wiemy, w połowie VIII wieku nastąpiła ważna zmiana, jeżeli chodzi o kalifat arabski. Dynastię Omajadów zastąpili Abbasydzi i zmieniły się też, proszę Państwa, relacje pomiędzy Chazarami a kalifatem abbasyckim, dlatego że ten czas wcześniej walki, zmagań, wzajemnych najazdów, ekspedycji karnych, nagle nastąpiła pokojowa współpraca i Chazarowie zaczęli odgrywać taką rolę państwa półperyferyjnego, które wykorzystuje właśnie te związki z kalifatem abbasyckim. Abbasydzi byli nieprawdopodobnie wtedy bogatym państwem, takim właściwie ekonomicznym supermocarstwem, znacznie bogatszym niż Cesarstwo Bizantyjskie, utrzymującym kontakty właściwie i z Północną Afryką, i z Chinami. W związku z tym Chazarowie usiłowali wykorzystywać ten stan, żeby rozwijać się również w sensie ekonomicznym. I rzeczywiście zaczęli tworzyć rolę takiego czynnika porządkującego relacje polityczne po to, żeby na tym nie ucierpiał handel. Czyli starali się dorabiać na handlu właśnie. Tylko to jest, pamiętam, przypomnę jeszcze, to jest ważna rzecz, Chazarowie są ludem tureckim, co do tego nie ma wątpliwości. I kolejna zmiana zadziwiająca, notowana przez różnych badaczy, wydaje się najbardziej bliski prawdy, jest Konstantin Zuckerman. A mianowicie gdzieś pod koniec, w ostatniej tercji IX wieku, Chazarowie dokonali konwersji, znaczy elity chazarskie dokonały konwersji na judaizm. I to oczywiście też ustawiło już później w dziejach właśnie Chazarów, którzy zwłaszcza jak to mówiąc, antysemitą, to Chazarów przestał lubić. Łagodzi nasz ból trochę fakt, że tak jak mówię, to tylko elity chazarskie dokonały tej konwersji, natomiast państwo było pod względem, jeżeli chodzi i wieloetniczne, i wielokulturowe, i wieloreligijne, odgrywało bardzo ważną rolę właśnie jako takiego rozsadnika wpływów ekonomicznych, kreatora kontaktów ekonomicznych pomiędzy północną, wschodnią Europą właśnie, kalifatem abbasyckim. Stąd właśnie też ta wędrówka srebra, która początkowo dokonywała się właśnie z kalifatu abbasyckiego, głównie za sprawą kontaktów ekonomicznych z Chazarami. I w pewnym sensie, trudno powiedzieć, na ile było to świadome, był to raczej wypadek przy pracy, Chazarowie sprawili, że to zainteresowanie srebrem obudziło również zainteresowanie Skandynawów. No i doszło właśnie do spięcia tej północnej, takiej ogromnej magistrali handlowej łączącej północną część kontynentu, Skandynawię, z kaganatem chazarskim.
I to było nieszczęście dla Chazarów, bo później pojawili się ambitni Rusowie, którzy, jak wiemy, w latach 60., tutaj powieść Minionych Lat podaje rok dokładnie 565, Światosław Igorewicz tych Chazarów, ten kaganat chazarski zniszczył, zdobył jego stolicę, no i prawdopodobnie doprowadził do upadku Chazarów. Oni możliwe, że później w takiej skurczonej wersji przetrwali, ale kaganat skończył swoją egzystencję w latach 60. właśnie X wieku. Tyle, jeżeli chodzi o Chazarów. Jeżeli chodzi o Pieczyngów, no to jeżeli przyjmiemy, proszę Państwa, że Chazarowie są takim ośrodkiem, który porządkuje, właśnie takim imperium, które porządkuje relacje w obrębie stepów czarnomorskich, stepów kaspijskich. Utrzymuje też, pod władzą Chazarów znajdowała się też znaczna część ludów słowiańskich, przede wszystkim Słowian wschodnich. Pod władzą Chazarów znajdował się również obszar środkowej Wołgi, czyli obszar zamieszkiwany przez z kolei Bułgarów wołżańskich. Tutaj nie ma wątpliwości, że oni byli lennikami władców chazarskich. Mamy na ten temat nawet relacje z początku X wieku Ahmeda ibn Fadlana, podróżnika arabskiego, który właśnie z kalifatu abbasyckiego wybrał się na północ, był posłańcem Al-Buktadira i dotarł właśnie nad środkową Wołgę. A zatem, jeżeli byli takim lokalnym mocarstwem, no to porządkującym te relacje, dbającym o bezpieczeństwo szlaków handlowych w pewnym sensie w tym obszarze wschodniej Europy, no to musieli się zderzyć z nimi również Pieczyngowie, którzy w IX wieku, do końca IX wieku zamieszkiwali obszar między, no mniej więcej, w dużym uproszczeniu, między Wołgą, rzeką Embą, dzisiejszą zachodnią część dzisiejszego Kazachstanu. I wiemy z rozlicznych źródeł arabskich, że Pieczyngowie mieli fatalne relacje z Chazarami. Oczywiście najeżdżali na kaganat chazarski, usiłowali grabić, no i oczywiście Chazarowie odpowiadali im tym samym, czyli regularnymi wyprawami, ekspedycjami karnymi, które miały służyć właśnie powstrzymaniu tej ekspansji Pieczynów. Ale co więcej, w końcu IX wieku, według relacji Konstantyna Porfirogenety, doszło do takiego koncentrycznego uderzenia Chazarów i wschodnich sąsiadów z kolei Pieczyngów, Uzów, którzy spowodowali, wymusili wędrówkę Pieczyngów na stepy czarnomorskie. To jest Można, tutaj mamy nawet dosyć precyzyjne datowanie tego wydarzenia, bo to jest gdzieś połowa lat 90. IX wieku. Pieczyngowie przybyli na stepy czarnomorskie, no i należy przypuszczać, no, wyparli stamtąd Węgrów, jak wiemy, z kolei Węgrzy dotarli na obszar, ruszył mechanizm wędrówki ludów, Węgrzy przemieścili się z kolei na teren Niziny dzisiejszej węgierskiej, teren Alföldu, rozwalili państwo wielkomorawskie. I wesoło się dzieje, jak widzimy, na stepach czarnomorskich i okolicach pod koniec IX wieku. Ale co jest ciekawe, że z czasem nie dowiadujemy się o żadnych konfliktach. Nie mamy później danych o żadnych konfliktach między Chazarami a Pieczyngami, mimo tego, że, jak wiemy, ta wędrówka na pewno nie była zgodna z interesami chazarskimi, wędrówka Pieczyngów na stepy czarnomorskie. Konstanty Porfirogeneta, co też wydaje się być znamienne, w połowie X wieku nie wskazuje tych ludów, które gotowe były zaatakować Chazarów, nie wskazuje na Pieczyngów. Natomiast jeszcze oprócz tego dodaje informację, że oto Pieczyngowie załatwiają jakieś interesy dla mieszkańców handlowego emporium i stolicy temu miasta Cherson, położonego na południowym krańcu Krymu, w rejonie dzisiejszego miasta Sewastopol, ruiny właśnie tegoż miasta. Załatwiają dla nich interesy, uwaga, na Rusi, Chazarii i w Zichi. Zichia to jest dzisiejsze północno, obszar dzisiejszego północno, w dużym uproszczeniu oczywiście, północno-zachodniego Kaukazu. Czyli występują w roli takich pośredników dla. To by wskazywało, że Pieczyngowie odgrywali dosyć ważną rolę, również jako pośrednicy ekonomiczni, również w wymianie dalekosiężnej, no i współpracowali na tym tle z Chazarami. I ta relacja, można byłoby oczywiście uznać, że tutaj Porfirogeneta, jego relacja, informacja może nie do końca wiarygodna, co jest wątpliwe, raczej jest wiarygodna ta informacja, ponieważ potwierdza ją również autor należący do zupełnie innego kręgu kulturowego, a mianowicie Al-Masudi. Pisał w połowie, znaczy on umarł dokładnie w roku bodaj 956 w Kairze i opisuje wydarzenia nieco wcześniejsze, to znaczy lata 30. X wieku, kiedy też informuje, że uwaga, do Pieczyngów, do Węgrów przybywają
przybywają kupcy, między innymi właśnie z Hazar. Czyli pieczęgowie w pewnym momencie zmienili jakby swoją relację z Hazarami, weszli w ten system hazarski. Trudno powiedzieć dlaczego, no możemy się tylko domyślać, bo nie mamy tutaj, nasze źródła są niedoskonałe. Czy zostali, uznali, że to jest dla nich korzystne, bo mogą wykonywać wymiany, czy pamiętajmy, że pieczęgowie składali się z 8 plemion w połowie X wieku. To była taka struktura segmentarna, zatem o dużej te plemiona miały dużą autonomię. Tam były 3 dominujące, zwane plemiona Kangar, jak to opisuje Porfirogeneta, ale generalnie ta struktura segmentarna, czy to są takie, strukturą segmentarną rządzi taka zasada wszyscy przeciwko jednemu. To znaczy ona broni się przed tym, żeby przed dominacją jednego plemienia, a jednocześnie broni się przed ewentualnym podbojem zewnętrznym. Konsoliduje się w momencie, kiedy następują tendencje do zdobycia przewagi przez jedno z plemion i konsoliduje się wtedy, kiedy następuje zagrożenie zewnętrzne. Możliwe, że nie wszyscy pieczęgowie mieli tak dobre relacje z Hazarami, tylko ci, którzy byli właśnie bliżej Kaganatu Hazarskiego, czyli te wschodnie odłamy leżące na wschód od Dniepru. I one były w jakimś sensie zaangażowane właśnie w wymianę. Bo jeszcze kończąc ten długi wywód, to jest ciekawe. Otóż, proszę Państwa, stanowiska tak zwanej kultury sełtowo-majackiej, która zwykle wiązana jest z Hazarami, to jest późna kultura. Znaczy, ona nie, mówimy o tym właśnie w późniejszym okresie dziejów Kaganatu Hazarskiego, czyli po 750 roku. Ona wtedy się, to jest ten czas jej genezy. Te stanowiska przetrwały na obszarach, które teoretycznie, przynajmniej tak, jeżeli wierzyć Porfirogenecie, mogły znaleźć się pod władzą pieczyny. Wniosek z tego, że albo pieczyngowie tych, jeżeli ich nie zniszczyli, no zostały zniszczone dopiero później, właśnie w czasie najazdu Światosława Igorewicza, słynnego Światosława, tego, który rozwalił właśnie, a w czas migracji pieczyngów przetrwały. Wniosek z tego, że te relacje w jakiś sposób się poprawiły, ułożyły się. Jak dokładnie do tego doszło? Jaką drogą do tego doszło? Czy doszło tutaj do jakiejś właśnie takiej, czy trochę było tutaj w tym pałki, a trochę właśnie, czyli wykorzystania przemocy, przewagi, którą niewątpliwie Hazarowie posiadali nad pieczyngami, czy może właśnie też takich pozytywnych bodźców, na przykład ekonomicznych, to tego do końca nie wiemy. Ale faktem jest, że te relacje się poprawiły. Kto nam został? Połowcy. Połowcy i Tatarzy. Tatarzy. No to z Tatarami to sorry, no pieczęgowie nie mieli dużych szans, żeby się z nimi zetknąć, chyba że uznamy te grupy, które wchodziły w skład tak zwanych czarnych kłobuków. No to wtedy rzeczywiście to kontakt był taki, że do czasu najazdu tatarskiego słyszymy o czarnych kłobukach, a później bodaj ostatnia wzmianka to jest rok 1240, czyli raz z podbojem tatarskim znikają czarni kłobucy. Natomiast jeżeli chodzi o Kubanów, to tutaj, czy Połowców, jak to woli, no tutaj te relacje były jak najgorsze z możliwych. O. Cały czas mieli z nimi na pieńku, ale to już jest, a to jest czas późnej fazy. Migracji pieczyngów to są lata 80. przede wszystkim XIX wieku. I to są te informacje, które mam u Anny Komneny, to znaczy pieczyngowie w okresie walk między rokiem 1087 a 1091 raz próbowali skorzystać z pomocy Kubanów przeciwko władcy bizantyjskiemu, przeciwko Aleksemu Komnenowi. No i to dosyć osobliwie skorzystali, ponieważ najpierw sobie sami poradzili z tym Komnenem, mało go, że tak mówiąc kolokwialnie, mało go nie skasowali. Dostał tylko dzinę, ale tanio się wypił, dostał tylko włócznią w pośladek, jak pisze Anna Komnena. Natomiast poradzili sobie, rozbili oddziały Aleksego, po czym przyszli Kubanowie i zażądali udziału w łupach. Mówię, że no to za fatygę, sorry. No. Przyszliśmy za późno, ale proszę nam tutaj teraz jakąś część łupów oddać po tym zwycięstwie. Pieczyngowie odmówili, w związku z tym zostali pobici z kolei przez Kumanów. Tak pisze przynajmniej Anna Komnena. No i druga rzecz to już jest bitwa pod Lebunią, to jest 1091 rok, kiedy to przy współpracy Kumanów Aleksemu Komnenowi udało się pieczyngów rozbić definitywnie. Pokonał ich. To słynna bitwa pod Lebunią, to jest 29 kwietnia 1091 rok, to jest wzgórze na wschód od rzeki, dzisiejszej rzeki Maritsa, u tego wzgórza, po której to bitwie potem jeszcze w nocy nastąpiła rzeź pieczyngów wszystkich, rzeź żon, małych dzieci, kobiet,
dokonana przez samych Bizantyńczyków, o czym podobno Aleksy Komnene nic nie wiedział. Jeżeli uwierzymy Annie Komnenie, jego córce. No i tak się skończyły dzieje Pieczynów. Czyli relacje Pieczynów z Kumanami były niezbyt w tym okresie niezależnej, że tak powiem, egzystencji Pieczynów były raczej nie za dobre. Mieli z nimi mocne napięcie. Już chyba wszystko, tak? Wyczerpałem to pytanie. Tak, znaczy, no chyba tak. Pytanie teraz takie też związane z Chazarami. I tutaj w sumie, no powiedzmy, dwa trochę uzupełniające się pytania. Pan Andrzej Świderski pyta, czy Chazarowie mogli narzucić Pieczyngom judaizm? Nic o tym nie wiemy. Nie ma w materiale ani archeologii źródeł, ani w źródłach pisanych, ani w materiale archeologicznym żadnych informacji na temat wpływów judaizmu wśród Pieczynów. Można mówić o wpływie religii muzułmańskiej, religii islamskiej. To w źródłach arabskich jest pełno takich informacji, że Pieczyngowie to są muzułmanie, ale to nie do końca możemy w to wierzyć. Są wpływy oczywiście chrześcijaństwa w wydaniu łacińskim, jak również w wydaniu bizantyńskim. Czyli de facto chrześcijaństwo, bo pamiętajmy, że to jest okres przed schizmą, w związku z tym wtedy nikt tego tak bardzo rygorystycznie nie rozdzierał. Więc mamy takie informacje, można mówić o jakichś tam wpływach być może religii, czy jakieś sekty zoroastriańskie, czy oddziaływanie sekt manichejskich, które istniały na Bałkanach. To jest późna sprawa, no, na Bałkanach. W bizantyjskich Bałkanach były grupowania manichejczyków, którzy później rzeczywiście weszli w bliskie kontakty z Pieczyngami do tego stopnia, że nawet brali sobie żony spośród Pieczyngów. W związku z tym można mówić o takim wpływie. Natomiast teoretycznie nie można tego wykluczyć oczywiście, że jakiś Pieczyng coś tam otarł się, jakieś wpływy. Jeśli na przykład wśród Pieczyngów, a mogli się spokojnie pojawić, kupcy żydowscy, na przykład z organizacji handlowej, takiej dalekosiężnej organizacji zwanej Radania. Jeśli pojawili się wśród Pieczyngów, no to tam mogło dojść do jakichś kontaktów. Natomiast czy od razu ich nawracali, czy Pieczyngowie przyjmowali chętnie tą wiarę, no to nie jest tak oczywiste. Wiadomo, że religia żydowska nie jest religią misyjną. Przynajmniej nie ma tutaj. No, Chazarowie są pewnego rodzaju wyjątkiem. Więc nic o tym nie wiemy. Jest to raczej wątpliwa sprawa, że tak powiem. Natomiast proszę uważać się, że z jedną jeszcze ważną rzeczą, że praktykowanie jakiejś religii wymaga istnienia jakiejś minimum wspólnoty religijnej. Natomiast nic o czymś takim, żeby jakieś większe grupy wyznawców religii judaistycznej były wśród Pieczyngów, o tym nic nie wiem. Nie ma nawet żadnych śladów archeologicznych, widziałem. Jakieś, no nie wiem, takie chwilowe konwersje mogły nastąpić, natomiast tego nie da się całkowicie wykluczyć, natomiast nie mamy na to żadnych dowodów, żeby ktoś bardziej szerzej praktykował tego rodzaju wyznania wśród Pieczynów. To takie pytanie od pana Mikołaja Reka, który też pytał o to, czy właśnie Pieczyngowie przyjęli religię od Chazarów lub z Bizancjum, czy zachowali swoje pierwotne wierzenia. To jest pytanie sprzed 2 miesięcy. Natomiast podobne pytanie zadał wczoraj pod postem pan Bogdan Stefański. Co wiemy o wierzeniach Pieczyngów i czy zachowały się jakieś materialne zabytki odnoszące się do ich wierzeń? Czyli w co wierzyli Pieczyngowie? Jeżeli mówiliśmy o tych słynnych amuletach, które o dziwo właśnie niewiele ich znajduje się na terenie Wielkiego Stepu, natomiast bardzo dużo takich amuletów jest na terenie dzisiejszej Dobrudży na przykład, które według rozmaitych interpretacji mogą przedstawić, mogą być to rzeczywiście amulety wskazujące na jakieś oddziaływanie wierzeń o charakterze szamanistycznym, że mogą one wzorowywać albo na przykład ptaka z postartymi skrzydłami, albo drzewo życia, które rzeczywiście jest symbolem szamańskim, w tym sensie, że wiadomo, że szaman wspinał się w swojej wędrówce do nieba, albo znaczy do nieba niech będzie, albo pod ziemię, tylko żebyśmy nie
nie dokładali do tego takich wyobrażeń religijnych, chrześcijańskich. Właśnie wędrował po tym, w swoich transie, wędrował często po tym właśnie drzewie życia. W związku z tym tego rodzaju teoretycznie, ponieważ zakłada się, że pieczęgowie przyszli ze Świadkowej, byli mieszkańcami stepów, w związku z tym zakłada się, że u nich mogły występować wpływy szamanów. Ale pozytywnych świadectw tego rodzaju religii mamy bardzo niewiele. Zwłaszcza w źródłach pisanych mamy raczej niewiele. Znowu porfirogeneta na przykład pisze, że kiedy zawierają układ, kiedy się zawiera układ z pieczęgami, no to trzeba coś zrobić. Po pierwsze trzeba zaprzysiąść ten układ. Według ich, tej porfirogeneta używa sformułowania zakana, czyli prawdopodobnie wodzące się od występującego również w języku starocelkiewnosłowiańskim słowa zakon. Zgodnie, tłumaczy się to zgodnie z ich zwyczajami, zgodnie z ich regułami konfirmowania takich układów. I teraz możemy się domyśleć, co to miałyby za. Na pewno nie były to jakieś zwyczaje chrześcijańskie. Nie wydaje się, żeby to były zwyczaje muzułmańskie, ale niestety poza tym ogólnym sformułowaniem porfirogeneta nic nie pisze. Czy trzeba zrobić tak, jak na przykład robili Bułgarzy dunajscy, czyli rozsiekiwali psy przy pomocy miecza. Trzeba złożyć przyrzeczenie, tak jak robili na przykład Rusowie, że jeżeli nie dotrzymamy tego przyrzeczenia, to żebyśmy się stali żółci jako złoto i żebyśmy zostali posiekani, zginęli od własnego miecza. Czy tak jak to jest praktykowane u Mongołów, ale też było praktykowane przez połowców, którzy są bliscy mniej więcej chronologicznie. Pieczęgom, to znaczy, że czy rozcinamy psa, na przykład rozkładamy, trzeba było przejść przez taką bramę, jak gdyby między dwoma rozciętymi częściami zwierzęcia. Wiemy, że Mongołowie też praktykowali zabijanie ogiera, oklaczy w czasie tego rodzaju obrzędów konfirmowania przysiąg. Ale niestety takich informacji na temat pieczyngów nie mamy, ani jednej takiej wzmianki. Możemy się domyślić, no są oni częścią świata nomadycznego, są częścią świata stepu, więc takie zwyczaje prawdopodobnie praktykowali. Jeszcze jedna informacja, no cóż, możemy też coś powiedzieć na temat ich wierzeń, jeżeli chodzi o życie pozagrobowe. Też uznając, że oni są częścią świata nomadycznego, wyobrażali sobie to życie dokładnie tak, jak życie na Ziemi. Że będą polować, jak pisze Jean-Paul Roux, znakomity znawców właśnie religii Turków i Mongołów, że będą polować, walczyć, zabijać, kochać, tak jak w tym życiu. Pytanie jest, Edward Tryjalski właśnie się Edward Tryjalski zastanawiał się, to ciekawe właśnie, co się stanie, jak kogoś, ktoś zabije kogoś w tych zaświatach, znaczy pójdzie do jeszcze innych jakichś zaświatów. Właśnie to jest też podstawowe pytanie. Pojawia się, być może u pieczynków pojawiało się również wierzenie, ono jest bardzo dobrze potwierdzone u bliskich sąsiadów Łuzów, że zamordowany w bitwie, w walce staje się niewolnikiem tego, który go położył trupem. To jest bardzo powszechne przekonanie wśród ludów koczowniczych. Występujące wśród Turków właśnie błękitnych, twórców tego ogromnego kaganatu, występujące i potwierdzone przez Achmeda ibn Fadlana wśród Uzów, występujące wśród Węgrów, to jest słynna historia o dwóch takich himenach węgierskich, Bulcu i Lel się nazywali. I jeden z nich został, Lel, został wzięty do niewoli przez jednego z władców niemieckich. To jest rzecz opisana właśnie w kronikach węgierskich. Zdążył przed śmiercią w chytry sposób, mianowicie poprosił, żeby dostać róg. Chciał zadąć w ten róg przed śmiercią. Uderzył go w głowę też. W czoło dokładnie władcy niemieckiego i powiedział, że teraz ja idę tam w zaświatę, ale ty pójdziesz przede mną, będziesz mi tam służył, będziesz tam wywolnić. Takie przekonanie jest mocno zakorzenione. Co ciekawe, ono występuje też u lwa diakona i on im przypisuje scytą, to znaczy mówi, że o Rusach. Ale tutaj prawdopodobnie
tutaj doszło do jakiegoś przekłamania. Wydaje się, że raczej, albo były jakieś wpływy rzeczywiście tego świata stepu na tych Rusów, którzy przyszli ze Światosławem na Bałkany w latach 70., przynajmniej lat 60., 70., albo druga opcja jest taka możliwa, że po prostu chodziło o jakichś sojuszników koczowniczych, którzy ze Światosławem przybyli na Bałkany. No i tyle możemy powiedzieć o Wierzynie. Przykro mi bardzo. No, szkoda, tak mało. A kolejne pytanie, to jest takie, co by było gdyby, od pana Michała Wróbla. Co by się wydarzyło, gdyby Pieczyngowie ruszyli w drugą stronę, do powiedzmy Mongolii? Jakby mógł wyglądać świat? To jest rzadkie zjawisko, taka sytuacja, żeby któryś z tych ludów koczowniczych szedł w kierunku przeciwnym. To znaczy mamy do czynienia, zwykle niestety, tak to wygląda, przynajmniej z punktu widzenia źródeł opisanych, że ten ruch jest raczej właśnie w kierunku ze wschodu na zachód. Wędrówka w drugie, czy jakieś spektakularne powroty występowały, właśnie teraz jakoś nie potrafię sobie przypomnieć. Zdarzały się takie przypadki, że ktoś wracał na step, ale niekoniecznie wracał na jego wschodnią część. Natomiast są takie przypadki, na przykład, że w przypadku drugiego, przypadek się przykleił, jeżeli chodzi o drugi kaganat Turków Błękitnych, który powstał pod koniec VII wieku, polegało to na tym, że część Turków, która wcześniej wkroczyła na teren Chin, wycofała się z powrotem na step, założyła jakby od nowa ten kagan. To jest jedna rzecz, to jest jeden taki przypadek. Więc to wydaje się mało prawdopodobne, żeby Pieczyngowie wędrowali właśnie na wschód. Zwykle cała ich wędrówka, nie tylko ich, wielu innych ludów koczowniczych, jest taka, że oni idą ze wschodu w kierunku Europy. Tak daleko jak się da, aż w końcu dochodzą do pewnego momentu krytycznego, trzeba gdzieś uciec i schodzili ze stepu, tak jak na przykład Połowcy przed Mongołami, duża część z nich na przykład uciekła na teren, albo na teren Cesarstwa Bizantyńskiego, albo na teren Węgier, albo schroniła się na Rusi. Wędrówka w kierunku wschodnim to jest rzadkość. No, nie znam takich przypadków. Ale może. Może nie Co zostało by zapisane. było? No, nie wiem, no byśmy dowiedzieli się o pieczynkach w źródłach, byśmy usłyszeli o pieczynkach w źródłach chińskich. A pieczęgowie w źródłach chińskich nie zostali zarejestrowani. Prawie na pewno jest jakiś jeden przypadek z VI wieku, kiedy lud, który miałby brzmieć jego nazwa Bejru, który miał siedzieć blisko państwa Fulin, czyli blisko Cesarstwa Bizantyjskiego, ale gdyby siedział blisko Cesarstwa Bizantyjskiego, to prawdopodobnie zostałby odnotowany przez źródła bizantyjskie, a nie został odnotowany. W VI wieku źródła bizantyjskie nie wiedzą nic o żadnym pieczynku, nic nie wiedzą o pieczynkach. To jest zdecydowanie za wcześnie. Oni mieli być częścią takiej federacji stepowej, która funkcjonowała na zachodniej części Wielkiego Stepu. Federacji Tiele. Tiele albo Ciele. Okej, okay, dobrze, dziękuję. I teraz taki zestaw pytań o wojnie, o bitwie. Tutaj pan Michał Wróbel znowu pyta, co by było gdyby. Kto wygrałby wielką bitwę? Pieczyngowie czy armia Temudżina przy zachowanej równowadze sił? Czyli. Zakładając, że, znaczy, co to znaczy zachowana równowaga sił? Taka sama ilość wojowników? No chyba tak, chyba o to chodzi. No Tak. to stawiam na Temudżyna, dlatego że to są. Chyba, żeby trafił się jakiś taki zawodnik, który. Pamiętajmy, że armia Temudżyna w pewnym momencie to była armia żelaznej dyscypliny. Obowiązywała na przykład zasada, że jeżeli w dziesiątce dwóch walczy, siedmiu się wycofuje, to tych siedmiu zostaje natychmiast potem postawione, że tak powiem, są skazani na śmierć. Muszą walczyć po prostu do upadłego. Funkcjonowały tutaj, więc żelazna dyscyplina, żelazna konsekwencja strategiczna i taktyczna. Więc wydaje się, że poradziliby sobie bez problemu z pieczynkami, którzy
Też nie mieli, też byli dosyć dobrymi wojownikami, co do tego nie ma wątpliwości. Byli cenieni przede wszystkim, zdolności wojskowe były doceniane przez sąsiadów. Też akcentowano ich bardzo wielką wojowniczość, ich talenty militarne, ale jednak mimo wszystko no, nie byli tak dobrze zorganizowani jak wojska Temudżyna. Znaczy, zależy w jakim też okresie, no, ale w tym wczesnym okresie rzeczywiście Temudżyn miał no, tak. I wczesnym i późniejszym okresie był dowódcą bardzo konsekwentnym, miał oddział żelaznej dyscypliny. I dwa pytania o uzbrojenie do pieczyngów. Pan Cezary Surowiec pyta, czy były jakieś różnice w uzbrojeniu i ubiorze pieczyngów i innych ludów koczowniczych? Odpowiadam. Nie było. Nie było. Nie było, dlatego że to, co u nich znajdujemy, rzeczywiście to są rzeczy typowo koczownicze. Łuk refleksyjny oczywiście, czy tak zwany łuk kompozytowy. Szable, ewentualnie pałasze, topory. Jakieś topory zawisły nad głową biednego Brunona z Kwerfurtu, który do nich trafił. Topory i miecze, pisze, ale te miecze to chyba chodzi o jakąś. Bardzo łatwo miecz pomylić z pałaszem, bo on jest oczywiście tak samo prosty, że jest jedno miecze z dwusieczny. Chociaż nie wiem, bywają też. Nie, nie jestem specjalistą od wojskowości, nie jestem bronioznawcą, więc nie chcę. Ale generalnie znajdujemy wszystkie te informacje na temat ich oręża, które są typowe dla nomadów. Jeśli coś w ogóle, też tutaj trzeba mieć świadomość tego, że używali strzał zatrutych, na przykład piszą źródła węgierskie. Dominowała, no, taka może być różnica, że w oddziałach, w niektórych oddziałach lepiej rozwiniętych armii koczowniczych, właśnie mongolskiej na przykład, dosyć dużą rolę odgrywała również ciężka konnica, a u pieczyngów ich za dużo takich dowodów na to funkcjonowanie tych formacji ciężkiej, mocno opancerzonej kawalerii konnicy nie mamy za bardzo. Przeważnie oni, zwłaszcza w późniejszym okresie, występują jako właśnie taka lekka jazda, wykorzystywana często na przykład na Węgrzech, bardziej do takich działań o charakterze zwiadowczym, byśmy powiedzieli, aniżeli do jakichś uderzeń. Ale jest na przykład opis bitwy pod Walandarem, czyli gdzieś w rejonie dzisiejszego Develtos, na terenie dzisiejszej Bułgarii, to jest nad samym brzegiem Morza Czarnego, gdzie pieczyngowie no, dosyć do spółki właśnie w sojuszu z Węgrami, to jest dosyć ciekawe, rozprawili się z oddziałami bizantyńskimi. I też walcząc wręcz właśnie. W związku z tym dowód wskazywałby na to trochę bym zaprzeczał temu, co wcześniej powiedziałem, że jednak zdarzały się dobrze uzbrojeni, dobrze opancerzeni wojownicy, skoro byli w stanie sobie poradzić z oddziałami bizantyńskimi. Także no nie jakichś zasadniczych różnic, jakichś. No cóż, można powiedzieć, no można powiedzieć o jakimś dziwnym rodzaju orężu, którego wykorzystywała no podczas poprzedniego spotkania, było pytanie o to, czy rolę kobiety. No i właśnie czy to czym przykład takiej wojowniczej kobiety pieczyńskiej, która przy pomocy jakiegoś pada bodaj sformułowanie, to jest chyba harpax, czyli może być hak, żelaznego haka. Prawdopodobnie osadzonego na końcu na jakimś drzewcu, uśmierciła jednego z żołnierzy bizantyńskich. No, tak skutecznie uśmierciła, że później jego ojciec wykupował głowę. Więc nie wiemy, czy to był jakaś rodzaj sierpu, kosy, przy pomocy której ona odcięła tą głowę. Czy był to jakiś oręż zupełnie taki zaimprowizowany właśnie, bo tam jest, dokładnie tam spada stwierdzenie, że ona walczyła przy pomocy jakiegoś, znaczy ona go, dokładnie mówiąc, pochwyciła przy pomocy takiego właśnie żelaznego haka, osadzonego prawdopodobnie na jakimś drzewcu. Ale to jest
To nie jest żadna specyfika, to może być jakaś broń zaimprowizowana po prostu, zwłaszcza w takich specyficznych warunkach, kiedy właśnie stanęli do walki. Jeżeli walczą kobiety, to znaczy, że wszyscy walczą. Czyli nie było takiej Nie ma jakby jakiejś specyfiki. typowej broni, a jakieś szczególne techniki walki? O to pyta pani Maria Kręc. Wszystkie typowe dla koczowników, można powiedzieć. To znaczy byli, mamy świadectwo tego, że Pieczęgowie stosowali tak zwany, to się chyba nazywa karakoł, ładnie, to znaczy w ten sposób, że nadjeżdża grupa jeźdźców, zbliża się do frontu strony przeciwnej, ale nie wykonuje strzału, salwy jak gdyby z łuku, to się wycofuje, nadjeżdża kolejna grupa i znowu tak, prowadzi taki ostrzał z dłuższej odległości. Właśnie Al-Masudi zdaje się opisywać taki właśnie przypadek. Ale z drugiej strony pieczęgowie też potrafili wykorzystywać znaną na stepie również taktykę walki przy pomocy taboru, wozów powiązanych ze sobą, na przykład linami, zza tych wozów na przykład ostrzeliwać. W ten sposób na przykład dali łupnia latem, dokładnie w sierpniu 1087 roku pod Silistrą oddziału Aleksego Komnena. Ostrzeliwali się. Potem w 1122 roku my też opisano taką bitwę pod Beroe, w której to nie odgrywali tam głównej roli, ale też brali udział pieczęgowi. Też zastosowali się do obrony właśnie, bronili się zza takiego właśnie fortyfikowanego taboru, który został przełamany dopiero po ataku, uwaga, z jakichś oddziałów skandynawskich. Także tutaj mamy takie. Natomiast więc, też nie ma, trudno to wskazać. Znana była im oczywiście ta procedura taktyczna tak zwanej pozorowanej ucieczki. Uciekają, oczywiście przeciwnik jest zadowolony, bo sobie z nimi poradził, zaczyna ich gonić. Po czym oni rozluźnia swoje szyki, a oni zawracają w tym momencie, by potem go szybciutko skasować, wystrzelać na przykład. To było im znane, chociaż też jest przypadek, to jest w bitwie pod Arkadiopolis w 970 roku. To oni byli ofiarą takiej pozorowanej ucieczki, którą z kolei zastosowali Bizantyńczycy. Zdarzały się też takie sytuacje. Wykorzystywali również oczywiście zaskoczenie, w tym sensie, że na przykład Światosław zginął u porochów Dnieprowych. No tak. Obstąpili porochy Dnieprowe i tutaj zyskując przewagę, ponieważ Rusowie musieli wyjść, nie byli w stanie przepłynąć Dniepru w tym czasie, musieli wyjść po prostu wyciągnąć swoje łodzie na brzeg, obstąpili porochy i przy tych porochach zginął właśnie Światosław. Ale to jest ich stare, też jest ich, to jest ich stały wariant walki, to jest ich stała procedura taktyczna, która była stosowana również, opisywana jest przez Konstantyna Porfirogeneta, przecież Rusowie musieli pokonywać porochy w tym momencie, kiedy właśnie przeprawiali się przez porochy Dnieprowe, byli atakowani. Znana była im oczywiście metoda tak zwanej strategii, tak zwana strategia staje się asymetryczna, polegająca na tym, że uderza się właśnie w momencie, kiedy przyjaciela nie ma, on jest na przykład na jakiejś wyprawie wojennej, oddali się od swoich siedzib, czyli główne oddziały odchodzą i wtedy się uderza właśnie lądując, niszcząc oczywiście jego zasoby, uderzając mordując jego rodziny i tak dalej. To też jest unikanie decydującego starcia w takiej otwartej bitwie, natomiast uderzenie w momencie, kiedy główne siły przyjaciela znajdują się w innym miejscu, na innym obszarze. Że to też jest, mamy wiele takich przypadków, no na przykład właśnie podobno według Porfirogenety w ten sposób wykurzyli właśnie Węgrów ze stepów czarnomorskich. A czy jakieś zwyczaje wojenne pieczęgów, coś jest wiadomo? Zwyczaje wojenne pieczenie. To też pani Maria Kręc pyta o to. No właśnie tutaj to. Znowu musiałbym Państwu tutaj wyrobić długi wykład na temat rozmaitych analogii. Bo są rozmaite zwyczaje wojenne, takie na przykład jak picie krwi powalonego przeciwnika, albo na przykład skalpelowanie.
Dobrze opisany, dobrze poznany. O, jest, jest zwyczaj wojenny. Wypadek, kiedy to właśnie Światosław został zamordowany, z jego czaszki zrobił sobie kuria Kniaź Pieczyński, puchar, z którego później spełnił toast. No to tutaj więc. Ale to jest ten, to było pytanie, też pamiętam przed 2 miesiącami, kiedy ktoś dokonał, Tak. pomieszał tą sytuację Krumem. z krumem, tak. I to pytanie wygrało. No, więc. Z tym mamy szansę znowu na zwycięstwo. W każdym razie tego rodzaju zwyczaje to było powszechne na obszarze stepu. To wiemy, że u scytów mamy tego rodzaju przypadek robienia też takich, jak to pisze Herodot, ręczników właśnie ze skalpowanych włosów, które wisiały u uzdy końskiej. Też występuje u scytów. Picie krwi, no picie krwi jest dobrze potwierdzone u scytów, ale też występuje na przykład u Węgrów. Zdaje się, Reginos Primus podaje taki przypadek właśnie, że piją krew pokonanego wroga i jeszcze też zjadają jego serce. Także no. O. Więc to jest całkiem prawdopodobne, że mogło coś takiego wystąpić u pieczyngów. Adam z Bremy podaje, że praktykowali kanibalizm. A z kolei Mateusz Zuchry pisze, że jedzą tylko trupy. I to może o tyle mieć związek z zwyczajami wojennymi, że znane są przypadki, że właśnie to jest taki rodzaj, powiedzielibyśmy, ceremonii polegającej na tym, że bojownik ma się stać, ma być kimś takim jak z dzikie zwierzę, ma przekroczyć kondycję, wyjść ze swojej, przekroczyć swoją kondycję ludzką i nabrać takich cech właśnie jak dzikie zwierzę, tak jak na przykład niektóre obyczaje berserków. Chodziło o spożywanie właśnie. W niektórych kulturach, także być może stepowych, występuje taki zwyczaj, że właśnie świadomego picia krwi pokonanego wojownika albo spożywania właśnie jakichś zwłok po to, żeby właśnie stać się tak jak dzikie zwierzę. Więc teoretycznie coś takiego możemy. Tutaj też to poniekąd mieści się w tej kategorii walki, tak zwanej strategii asymetrycznej, czyli działania o charakterze terrorystycznym, mordowanie ich wszystkich, kogo się nawinie też. Niektórzy twierdzą, że to może mieć z jednej strony racjonalną podstawę, dlatego że działanie terrorystyczne powoduje rzeczywiście, że społeczność, która stawiałaby opór, natychmiast traci ochotę na to, całkowicie się atomizuje ze strachu, z grozy. Ale też niektórzy twierdzą, że mogło mieć to wymiar, wojna była wielkim polowaniem. Też jak dzikie zwierzę właśnie, nikogo się nie oszczędza. No i rzeczywiście Jan Skrycec pisze, że nawet Nepia, Nepion to jest osesek po grecku. Nawet właśnie oseski mordowali pieczyngowie, straszliwi pieczyngowie podczas swoich najazdów, na przykład podczas walk z Bizantyjczykami na Bałkanach. Takie niezbyt sympatyczne, jak Państwo widzicie. Brutalne, No, brutalne. 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 Brutalitas i bestialitas, jednym słowem. Tak. Tutaj w nawiązaniu do Światosława też mamy pytanie od pana Bodka Bodka. Właśnie, czy to prawda, że wódz pieczynku zrobił sobie puchar oprawiony w złoto z czaszki Światosława? Znaczy, już powiedzieliśmy, że tak, zrobił to, ale nie wiem, czy był oprawiony w złoto. Nic o tym nie, o złocie nic nie wiemy. Że rzeczywiście zrobił, to prawda. A o A napisie, co. napisu nie było. Napis to jest chyba sprawa właśnie Kruma. Kruma, no właśnie. Dziękuję. Czyli następne pytanie pana Krystiana Jociszka. Czy Madziarowie mieli kontakt z pieczyngami? To już trochę pan profesor wspominał, że tak. W X-XI wieku po osiedleniu się Madziarów w Kotlinie Karpackiej. Czy mamy na ten temat jakieś źródła pisane? No jest mnóstwo informacji na ten temat, dlatego że pieczyngowie byli dosyć chętnie przyjmowani przez władców dynastii Arpadów na służbę wojskową. I mamy tak zwane tutaj osadnictwo pograniczne, nie tylko pograniczne, bo też w centrum kraju też znajdowały się takie wsie pieczyngów, które prawdopodobnie duża część z nich była zwolniona z wszelkich posług, z wyjątkiem właśnie obowiązku służby wojskowej. Te kontakty są dosyć dobrze udokumentowane. Wiemy też na przykład, że pieczyngowie w pewnym sensie się zasymilowali na Węgrzech, stali się częścią, lojalną częścią elit
tego państwa, stawali po stronie Arpadów, popierali jedną czy drugą stronę rywalizujących ze sobą Arpadów, że walczyli w wyprawach wojennych organizowanych przez Arpadów jako takie oddziały właśnie pomocnicze. No, jest dużo przykładów świadczących o tym, że Pieczęgowie stali się, można powiedzieć, lojalnymi poddanymi Arpadów. Zresztą Arpadzi mieli taką politykę, że nie przyjmowali to w jednym ze źródeł. Teraz niestety, proszę Państwa, nie powtórzę tytułu, ale to jest taka książeczka, to pouczenie właściwie, dzieło parenetyczne, pouczające właśnie młodego następcę tronu. Dzieło przypisywane królowi Stefanowi Wielkiemu. A da między innymi właśnie zalecenie, że należy przyjmować ludy, należy przyjmować imigrantów, dlatego że one te ludy te przyjmują swoją kulturę, swoją wiedzę, wzbogacają w pewnym sensie, bogacają. Żeby było jasne, że to nie jest forma deklaracji politycznej z mojej strony, ja tylko mówię mówię o czasach zamieszłych, taką otwartą politykę przyjmowania na służby, chętnie przyjmowania nowych osadników na terenie Węgrzech, byli właśnie władcy arpaccy. Tylko można zadać pytanie, czy przypadkiem wszyscy nie mieli takiej polityki, dlatego że człowiek w tym czasie, i dzisiaj, ale w tym czasie zwłaszcza należał do tak zwanych zasobów rzadkich. Jak ktoś się chciał osiedlać, płacić podatki, pracować, służyć, być w związku z tym źródłem dochodów dla władcy, to był bardzo chętnie przyjmowany. Ludzi było w tym czasie mało. Można z innej bajki z kolei powiedzieć historię o tym, jak to świadczyło o pewnym sensie pewnej zażyłości, można powiedzieć, jak to władcy piastowscy z władcami, z Rurykowiczami. Jest taki zapis, to są bodaj rok 1228 albo 9. Koledzy ruteniści mogą mnie powtórzyć, w okolicach Halicko-Wołyskiej jest taki zapis, że władcy właśnie piastowie z Rurykowiczami umówili się, że będą na siebie napadać, będą łupić swoją ludność, może mówiąc kolokwialnie, mogą ich złupić nawet do gaci, ale nie będą sobie poddanych nawzajem uprowadzać. Też dowodzi właśnie, że poddany był zasobem rzadkim, nie wolno to było. Ale jak w innych kierunkach oczywiście uprowadzić bardzo chętnie. Wiemy też na przykład, że to też był oznaką dobrej woli, że jako taki dar ślubny dla Dobroniegi, która poślubiła Kazimierza Odnowiciela, Bolesław Mądry wypuścił tam, zdaje się, 900 uchodźców. Czy to no, uchodźcy, czy nie byli żadnym, przepraszam, żadnych uchodźców, to byli po prostu brańcy, których sam wcześniej uprowadził. Oddał właściwie tych lachów swojemu powinowatemu. Dziękuję za odpowiedź. Przypominam o udostępnianiu i o lajkowaniu, zwłaszcza pytań pod wczorajszym postem. Pytanie od pana Marka Kamienia o Konstantyna Porfirogenetę. Czy mamy archeologiczne świadectwa, może konkretne miejsca lub osiedla potwierdzające słowa Porfirogenety o najeździe Pieczyngów na nieobronione osiedla Węgrów podczas nieobecności ich wojowników spowodowanej wyprawą wojenną? Czyli... To jest niestety sformułowanie tak ogólne, że no nie, trudno byłoby to jakoś wskazać, że akurat w tym momencie doszło do tego najazdu na te konkretne osiedla. Poza tym pamiętajmy też, że Węgrzy w tym czasie byli też w dużym stopniu koczownikami. W związku z tym mówić o ich osiedlach w IX wieku. No, dokładnie. Na stepach czarnomorskich to jest oczywiście tak zwana kultura Subotice, ale też jest, którą dopisywał między innymi Aleksiej Komar. Ale to jest też głównie, to nie jest kultura osiedli, tylko to jest kultura właśnie też głównie pochówkowa. Główny chyba zdaje się trzon tych osiedli znajdował się wzdłuż Dniepru, przepraszam. Także no niestety nie, to jest bardzo ogólne sformułowanie, znaczy Porfirogeneta prawdopodobnie ma na myśli taką oto sytuację, że Węgrzy, jak wiadomo, wspomagali wczesnego władcy bizantyjskiego, ojca zresztą na Porfirogenety Leona VI w zmaganiach przeciwko władcy bułgarskiemu Symeonowi. Symeon niewiele, no, zgodnie z zasadami sztuki, w związku z tym sięgnął po pomoc Pieczyngów i oni właśnie wtedy, kiedy Węgrzy byli zaangażowani w działania wojenne wspierające Leona VI, w tym czasie dokonali właśnie ataku, Pieczyngowie na nich napadli.
całkiem prawdopodobne, tak mogło być. Mogli też z własnej woli uderzyć właśnie, kiedy Węgrzy byli zaangażowani nad Dolnym Dunajem. To też jest możliwe, oczywiście. Żebyśmy tylko nie popadli w taki stereotyp, że jak koczownik napada, to znaczy, że jakaś inna zewnętrzna siła musiała go do tego popchnąć. Niektórzy badacze, nawet bardzo wysokiej klasy, znakomite nazwiska, tutaj nie będę używał, światowej sławy, autorzy, tak jak sobie to wyobrażali właśnie, że jak pieczęgowie czy jakiś inny lud koczowniczy najeżdżał, to musiał ich ktoś najpierw do tego zachęcić, jakiś zewnętrzny ośrodek. Tak wcale być nie musiało, mogli po prostu napaść. Bo widzieli, że ktoś jest zaangażowany w jakimś odcinku, napaść, pomordować, prowadzić właśnie jeńców, złupić. Do tego nie trzeba było nikogo zachęcać. Ale to też był chyba ich sposób życia. Tak, no to jest. No właśnie, więc. Normalna, to jest normalna gałąź ich gospodarki. No właśnie, więc. Nie tylko ich, no żebyśmy. No to tak, tak. Nie tak. demonizujmy ich, no. Skandynawowie czy Waregowie to są miłe chłopaki byli, oni tylko handlowali, tak? Tak, tak. Tutaj też w kolejnym pytaniu pan Mikołaj Rek idzie trochę dalej, bo pyta też o Węgrów i też o te ataki na osiedla węgierskie. Tylko tutaj tak jakby uszczegółowia to pytanie. Czy doprowadziły one do utraty kobiet i dzieci podczas nieobecności wojowników węgierskich? I czy to mogło być głównym powodem ich późniejszego zeslawizowania? Rozumiem, że zeslawizowania Węgrów. Znaczy, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale właśnie Węgrów się raczej przedstawia, że oni nie zeslawizowali się. To raczej Bułgarzy, a no, dlatego tak. Między innymi z Węgrami nam się tak trudno dogadać dzisiaj, tak? Bo to jest zupełnie inna rodzina językowa, więc... No to jest niesamowity fenomen faktycznie i bardzo trudno to wytłumaczyć, przynajmniej ja nie znajduję jakiegoś wytłumaczenia, dlaczego Węgrzy tak zachowali tą swoją odrębność językową. To jest fenomen. Ale z drugiej strony może właśnie ta ich odrębność językowa czyniła ich tak różnymi, tak odrębnymi, że oni rzeczywiście byli w stanie przetrwać. Tak jakby poniekąd, no nie wiem, naród wybrany też właśnie czasami funkcjonował w zupełnie innych... też się nie asymilował. Więc tutaj nie wiem, z czego wynikać mogła. Nie jestem specjalistą od Węgrów, w związku z tym bardzo mi przykro, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast no tak jak już pani prowadząca poniekąd odpowiedziała, że to jest dokładnie, to jest przypadek Bułgarów dunajskich, którzy rzeczywiście, oni ulegli slawizacji. Tutaj pewną rolę mogło odgrywać również ten fakt, że pamiętajmy, że oni po przyjęciu chrztu później miejscem schronienia dla nich byli przybysze z Wielkich Moraw, ci, którzy wprowadzili ten nowy porządek właśnie w języku słowiańskim, zresztą w języku poniekąd, ta wersja literacka, jak wiemy, była stworzona przez Cyryla i Metodego, specjalnie do tego, Konstantyna i Metodego, przepraszam, którzy stworzyli nawet specjalny alfabet temu służący. Więc oni przyjmując jednocześnie ten obrządek, przyjmując go w wersji właśnie słowiańskiej, w pewnym sensie można powiedzieć przypieczętowali, przyjmując też chrześcijaństwo oczywiście, przypieczętowali swoją slawizację. Natomiast tak z Węgrami nie było. Jaka część tej populacji węgierskiej została uśmiercona albo wzięta do niewoli przez pieczynków, to też tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Proszę też pamiętać o jednej rzeczy, że tutaj możemy mieć do czynienia z jakąś taką też przesadą retoryczną. Porfirio Geneta pisze, że oni doprowadzili właściwie na granicę całkowitej anihilacji. Ale gdyby się tak stało, to jak to było możliwe, że później po ucieczce ze stepów czarnomorskich, po odejściu, po ucieczce, po wycofaniu się stamtąd, bo to nie był też proces, to nie było w ciągu kilku miesięcy czy tygodni. To był pewien długo rozciągnięty na lata proces. Potem Węgrzy byli w stanie jednak opanować, zniszczyć państwo wielkomorawskie i opanować obszary nad środkowym Dunajem. No to nie jest takie, nie należy też wierzyć czasami pewnym takim figurom retorycznym używanym w źródłach narracji. O tym też trzeba pamiętać, prawda? Więc to jest, no nie zgadniemy, jak to jest niemożliwe. Na podstawie tego, co wiemy z źródeł opisanych, nie potrafimy tego stwierdzić. Pewnie były to jakieś poważne straty, ale jak bardzo, to możemy tylko zgadywać.
Ale na pewno nie doprowadziły do salawizacji wen. Już wiem. No, tak, to na pewno nie. Zestaw pytań o Ruś i Pieczyngów. Tak, tutaj na przykład pan Mark Mościcki pyta, jak znaczący był wpływ Pieczyngów jako zewnętrznego wroga dla kształtowania się form państwowości na terenie Rusi. Pan Edgar Hont pyta ogólnie o wpływ Pieczyngów na Ruś kioską. Czy widać to w kulturze, czy w jakiejś innej dziedzinie? I też pytanie, ile było Pieczynga w książętach Rusi? Czyli, no, czy, że tak Aha. powiem, Czy się. no, Czy czy Rurykowicze, Rurik wchodzili w jakieś związki z. związki, tak. Nic o tym nie wiemy. Rurykowicze wchodzili w związki ze Stepowcami, ale to jest sprawa późniejsza. To chodzi tutaj o połowców. XI wiek i rzeczywiście są związki małżeńskie zawierane pomiędzy przedstawicielami Rurykowiczów i przedstawicielami połowców. Mamy dużo takich przypadków, całkiem sporo dobrze udokumentowanych źródłach pisanych. Natomiast jeśli chodzi o Pieczyngów, nic o tym nie wiem. Nic takiego nie miało miejsca. Prawdopodobnie. Jeśli chodzi o wpływ Pieczyngów na kulturę ruską, no to jest bardzo prawdopodobne, że taki wpływ występował, tyle tylko, że jeżeli chodzi o oddziaływanie na elity, to nie był zbyt silny. Jeżeli chodzi o wpływ oddziaływania świata stepu na Ruś, to bym raczej przyznawał większe znaczenie tym wpływom chazarskim. Pamiętajmy, że Chazarowie w momencie, kiedy Rusowie zaczęli się osiedlać nad Dnieprem, zwłaszcza w momencie, kiedy przyszli nad środkowy Dniepr, na Kijowszczyznę, mówiąc to sobie, na Kijowszczyznę zaczęli się pojawiać, to Chazarowie w tym czasie byli czymś na kształt lokalnego mocarstwa. I tak byli postrzegani. Zwracam uwagę, że wprawdzie w późnym źródle, pochodzącym z XI wieku, źródle perskim, oni są stawiani na Chazarowie. Władca chazarski stawiany na równi z władcą bizantyńskim, z cesarzem Chin i z władcami perskimi. Więc tutaj jest to oddziaływanie, jest bardzo prawdopodobne. Zwracam uwagę też na takie bardzo interesujące źródło, jakim jest tak zwane słowo o prawie i łasce. Tak chyba to trzeba było przetłumaczyć na język polski, którego autorem jest taka mowa, której autorem jest metropolita kijowski Iłarion. Był aktywny w połowie XI wieku, dokładnie za czasów Jarosława Mądrego. Mianowany był na ten stolec metropolitalny, prawdopodobnie niezgodny z zasadami, niekanoniczny, ale co jest ciekawe, on tam kilkakrotnie, bodaj 3 razy, nazywa Włodzimierza Wielkiego, Jarosława Mądrego, nadaje im tytuł Kagana. Również w materiale, nie wiem, czy to nazwać, niech będzie, że epigraficznym. Konkretnie chodzi o grafiki, które zostały wyskrobane w kościele, w Soborze Świętej Zofii. Jest grafiki, no to Boże, strzeż naszego Kagana. Władca ruski przez wiele, prawie że na równi można powiedzieć, z tym księcia był nazywany również Kaganem. Tutaj ten wpływ, on jest bardzo mocno zatarty. My tego nie widzimy w materiale źródłowym. W Powieści Minionych Lat Państwo czegoś takiego nie znajdziecie. W Powieści Minionych Lat oczywiście Ruś szła na południe, w kierunku Konstantynopola. Od samego początku wiadomo było, że Chrystus zwycięży, że przyjdzie religia z Konstantynopola, ale jest wystarczająco dużo jednak takich świadectw, takich jakby mimowolnych sugestii, wskazujących na to, że ten władca miał możliwość wyboru rozmaitych tradycji duchowych, ale też rozmaitych tradycji imperialnych. To jest to, co jest ciekawe, że na przykład jest dyskusja na temat tego, skąd mamy przyjąć chrzest, albo jaką religię mogę mamy sobie. Teoretycznie możliwa była nawet religia muzułmańska, udano się. Posłowie byli wysłani do Bułgarów chamskich, którzy rzeczywiście gdzieś tam w połowie pierwszej połowy X wieku, około roku 920, przyjęli rzeczywiście islam. Co jest ciekawe,
że te rozważania, dyskusja nad zmianą religii, one znajdują analogie, wcześniejsze analogie w rozważaniach i dywagacjach kaganów chazarskich, którzy też zastanawiali się, jaką mamy przyjąć religię. Nawet przecież słynny właśnie Konstantyn filozof, on zanim zawędrował na Morawy, tam nawracać religię chrześcijańską, to wcześniej stoczył pewnego rodzaju dyskusję, właśnie polemikę właśnie na dworze kagana, tego, która religia jest lepsza, czy religia żydowska, czy religia chrześcijańska. Tego rodzaju rozważania były tu i tu, jak gdyby występujące. Czyli władca ruski miał, ten wpływ chazarski mógł być całkiem wyraźny, tylko to zostało wyskrobane później, w późniejszej tradycji. Więc to jest. Natomiast jeżeli chodzi o oddziaływanie pieczynków, ono jest oczywiście możliwe, na przykład w takiej dziedzinie, jak chociażby metody walki, wzrost znaczenia właśnie oddziałów konnych, przyjmowanie niektórych rodzajów broni. W powieści Minionych lat mamy zapisaną tą słynną sytuację, kiedy dochodzi do wymiany, zawarcia najpierw pobratymstwa pomiędzy właśnie jednym z przedstawicieli elit państwa Rurykowiczów i jednym z kolei znaczących pieczynków, gdzie oni się wymienili. Jeden dał mu konia, szable, a drugi dał mu innego rodzaju oręże. W związku z tym tego rodzaju wymiana też była możliwa. Właśnie te chociażby takie związki pobratymcze też pokazują, że ta granica między światem bizantyńskim, światem ruskim, a światem pieczynków nie była tak taka niemożliwa do przenikania, że oni przychodzili z jednej strony na drugą. Mamy przypadek Waryszki, Bożanina Jaropełka, ojca słynnego Światopełka Przeklętego, Światopełka Okajannego, który po śmierci swojego pana, zamordowanego zresztą przez Włodzimierza Wielkiego, ten Waryszka uciekł do Pieczyngów i podobno właśnie po ich stronie nawet wojował przeciwko Rusi. Więc tutaj te relacje były między sobą, no nie miały jakiegoś spektakularnego wpływu, no ale na przykład jeżeli chodzi o metody walki, przejmowanie pewnych rodzajów oręża, poznawanie właśnie, wzajemne poznawanie się, potem skuteczne zwalczanie się, to nie jest też przypadkiem, że Światosław, tylko Włodzimierz zaczął budować w Wałyżmijowej cały system fortyfikacyjny osłaniający Kijów. Chodziło też o to, żeby się dobrze zabezpieczyć przed najazdem ze strony. Rzeczywiście te Wałyżmijowe, z tego co wiadomo z archeologii, były tak stworzone właśnie, żeby utrudnić koczownikom dostęp, a przynajmniej uniemożliwić im najazd, który był niepostrzeżony, niedostrzegalny. No właśnie tak się wetnę, przepraszam. Proszę bardzo. Wczoraj pana Michała Chudzikowskiego właśnie o Wałyżmijowe wokół Kijowa. Czy znane są jakieś wydarzenia mówiące, czy się sprawdzały jako ta zapora przed koczownikami? Znaczy konkretnego wydarzenia nie jesteśmy w stanie być może wskazać, natomiast widać wyraźnie, że po wzniesieniu Wałbrzmijowi całego tego systemu fortyfikacyjnego Ruś zaczęła zyskiwać przewagę nad Pieczyngami. Dlatego, że ostatnie skuteczne najazdy, takie, które mogły naprawdę zagrozić do tego stopnia, że Włodzimierz był zagrożony fizycznie, miały miejsce w latach 90. X wieku. Później w miarę budowania, wzniesienia tych fortyfikacji od początku XI wieku Pieczyngowie przestawali być już tak groźni. Ostatni wielki najazd następuje w roku 1036 i kończy się całkowitą klęską Pieczyngów. Więc widać wyraźnie, że zwróćmy też uwagę, że na przykład no, oczywiście Pieczyngom zdarzało się zagrozić Kijowowi, ale na przykład w początkach XI wieku to były już najazdy dokonywane we współpracy z jakimś zewnętrznym sojusznikiem, na przykład we współpracy z Bolesławem Chrobrym. A później już jakieś takie sytuacje groźne, naprawdę. Ostatnie groźne najazdy takie na przykład, że Włodzimierz Wielki musiał uchodzić, zdaje się, i chronił się nawet w rzece przed najazdem Pieczyngów. To były lata 90. Dziękuję. Kolejne pytania dotyczą obrządku pogrzebowego Pieczyngów. I tutaj właśnie jedno pytanie z wczoraj pani Anety Orłowskiej. Czy kiedyś znaleziono grób Pieczynga? Natomiast pani Edyta Anna Marek 2 miesiące temu pytała, co jest najciekawsze w obrządku pogrzebowym Pieczyngów.
Znaleziono bardzo dużo takich, mówiliśmy o tych tak zwanych mogiłach pustowych, które są pustowych, czy to też na angielsku to się nazywa secondary burials. Czyli jak gdyby wkopanych w kopce istniejących już wcześniejszych kurhanów, prawdopodobnie wychodzących bądź z epoki rzymskiej, bądź nawet z czasów prehistorycznych. Sporo jest takich. W tej chwili nawet kiedyś doliczyłem się grubo ponad setkę, tak gdzieś nawet do 200 tego rodzaju przyporządkowanych pieczynek. Nie wiem, czy w tej chwili to się, to jest, sprawa jest rozwojowa, na pewno w dalszym ciągu się znajdują. Tylko, że to nie jest niestety pochówek jakoś szczególnie spektakularny. Najczęściej w ten sposób, że mamy do czynienia z złożeniem na plecach szkieletu ludzkiego, obok albo na tym samym poziomie, albo na tak zwanej, nazywało po rosyjsku, nazywają to po rosyjsku tak zwaną podsypką, czyli tak gdyby trochę na wyższym poziomie składane były zwłoki końskie, a czasami nawet czasami w całości, całe zwierzę było, cały koń, ale w wielu wypadkach, i to chyba w większości wypadków, to jest tylko, z tego szkieletu były tylko fragmenty, najczęściej czaszka i kończyny, cięte w pierwszym lub drugim stawie, rąbane. Wiele wskazuje na to, że po prostu w czasie tryzny pogrzebowej zjedzono pozostałość tego końa. I to jest wszystko, co na ten temat wiemy. Niestety. Nie ma to pieczyngów odróżnia na przykład od połowców. Że mamy w przypadku połowców, mamy takie mogiły, tak zwanych, to się nazywa się to hanami połowieckimi, czyli jakichś bardzo znaczących połowców, gdzie rzeczywiście pod specjalnym kurhanem były jeszcze oprócz tego uśmiercone w czasie początku pogrzebowego prawdopodobnie konie, ułożone z czterech stron, jak gdyby wokół tego tych zwłok, które znajdowały się w środku, w centralnej, centralną część tegoż usypanego kurhanu. I to jeszcze bogate, tam znajdowały się naczynia luksusowe, wskazujące na kontakty połowców handlowych, dalekosiężne, ze wschodem, jak i z zachodem, tego rodzaju pochówki były rzeczywiście, w przypadku połowców są one poświadczone. Natomiast w przypadku pieczyngów to jest wszystko tak. Wygląda na to, że to nie znaczy, że pieczyngowie nie byli zróżnicowani pod względem ekonomicznym, ale jeżeli chodzi o pochówek, to tak jakby pielęgnowali pewną tradycję takiego egalitaryzmu. Nie należy się wyróżniać po prostu. Bo to, że byli bogaci pieczyngowie, to tego nie ma wątpliwości, bo co do tego nie ma wątpliwości, bo na przykład w źródłach arabskich mamy informację, że mieli dużo złota, liczne stada i tak dalej. Musiały być jakieś różnice ekonomiczne, ale nie były, my nic o tym nie wiemy, manifestowane w obyczajach pogrzebowych. To też odpowiadałoby tej takiej strukturze segmentarnej, ten egalitaryzm. Tak, tu pani Aneta Orłowska pyta, czy kiedyś znaleziono grób pieczynka. W sumie to, jeżeli chodzi o koczowników, to też proszę mnie poprawić, ale właściwie to groby są takim znaleziskiem, bo to jest koczowniczy, wędrowny tryb życia, więc rzadko osady, a właśnie jeżeli już coś się znajduje, to groby. Tak, no to wy archeolodzy nazywacie to kulturą pochówkową, zdaje się, czy kulturą, zdaje się w ten sposób, że właściwie cała kultura Tak. to są tylko i wyłącznie pochówki, nic więcej. Nie ma żadnych osiedli pieczyngów. Jakby zaczęły być znajdowane osiedla pieczyngów, no to byłby to. Może to jest też poniekąd właśnie takie zamknięcie w pewnym paradygmacie. No bo jak pieczyngowie mogą być koczownikami, no to tylko i wyłącznie możemy znaleźć oczywiście jakieś pochówki, nie ma szans na znalezienie osady. A jak znajdziemy osadę, a to na pewno nie byli pieczyngowie. To jest ten problem. Po prostu być może tutaj zatrzaskujemy się pewnego rodzaju. No ale z drugiej strony mamy też źródła pisane, które wskazują na to, że to jednak to byli głównie koczownicy. Znaczy to może być pułapka właśnie paradygmatu. Może być, natomiast to też tak mi się wydaje, trzeba czasami rozwarstwić, bo niektórzy z koczowników przecież na ten osadniczy tryb życia się przestawiali, więc Tak, ale oni się przedstawiali w momencie, kiedy schodzili ze stepu, bo tak nie mieli no pieczęć. Po co dokładnie. dorobić? No. Wszystko. I teraz takie pytanie od pani Anny Marii.
Co najbardziej zaskoczyło pana profesora, kiedy pracował naukowo nad pieczęgami? Jednym z największych smutnych odkryć było to, że znaczy dalej jestem oczywiście, może nie admiratorem, ale człowiekiem, który się bardzo interesuje tradycją historiograficzną bizantyńską, było odkrycie, że w gruncie rzeczy ona ma stosunkowo niewiele do powiedzenia na temat właśnie ich trybu życia, kultury, sposobu egzystencji i tak dalej, właśnie tych elementów duchowości i tak dalej, że właściwie koncentruje się wyłącznie na kwestie związane z wojskowością, najazdami, napadami, z zagadnieniami stricte politycznymi. To było odkrycie młodego człowieka, który się naczytał wielkich autorytetów najpierw, którzy słusznie podkreślali znaczenie tej historiografii. Później, w momencie, kiedy wszedł, zaczął to wszystko czytać, to się okazało, że tak, no bardzo fajnie, dużo informacji na temat wojen i najazdów. No, ale problem polega na tym, że właśnie historiografia bizantyńska jest głównie historią wojen. To nie jest zresztą nic nadzwyczajnego, bo to w pewnym sensie zostało dziedziczone po skontynuowanie tradycji właśnie historiografii starogreckiej. Nie ma niestety wśród autorów bizantyjskich nie było odpowiednika Herodota. To jest oczy szeroko otwarte na tego świata. To było chyba największa bardziej frustrujące, można powiedzieć, odkrycie. Ale też, jak to mówią niektórzy badacze, to się wśród archeologów to jest wspólne stwierdzenie, że wynik negatywny to także wynik. Tak. Zresztą, to było chyba nie, to było zaskakujące dla młodego człowieka, teraz tu już wiemy, że byłem naiwny po prostu. Teraz pan profesor przywykł. Tak. I w ten sposób dotarliśmy dopiero do pytań z wczoraj, spod wczorajszego postu. Przypominam, jeszcze mam jakieś 10 minut, że jeszcze można lajkować te pytania, bo te, które dostanie największą liczbę lajków, zostanie nagrodzone. Natomiast też można jeszcze udostępniać oczywiście. I tak, pytanie od pana Marka Szczygielskiego, którego pozdrawiamy. Wygłosił bardzo fajny referat na konferencji o Wielkiej Lekki. No i teraz pyta pana profesora, kiedy można spodziewać się De Administrando Imperio po polsku? Bo właściwie przy poprzednim spotkaniu zdradziliśmy, że pan profesor właśnie tłumaczy Konstantyna Porfirogenetę na język polski. Właśnie dzisiaj zdradzimy, że wrócił z Wiednia, gdzie pracował nad tym. No i właśnie, kiedy można się spóźnić? No, musi się to ukazać do końca roku, bo inaczej mnie powieszą. W związku z tym, Nie, no powiesić to chyba nie. no, grant się kończy. Grant. Tak, i w związku z tym musi powstać. W tej chwili jest, no, polska wersja, można powiedzieć, że istnieje już, ma jest szlifowana, żeby nabrać koloru literackiego i jest przygotowywany komentarz. To są już prace bardzo zaawansowane. No, tak jak mówię, no, może rzeczywiście przesadziłem trochę, no, ale trwa wyścig z czasem, bo rzeczywiście różne okoliczności losowe, a przede wszystkim pandemiczne sprawiły, że ja nie mogłem w pewnym momencie zrobić kwerend właśnie w środkach. Były pozamykane, albo bardzo mocno praca w nich była bardzo mocno, podlegała bardzo silnym obostrzeniom, i w związku z tym właśnie mogłem wystrzelić dopiero w ubiegłym roku, wrócić do tej roboty na pewno w 100%. No ale w każdym razie to już widzę, że to już zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, mam nadzieję. Wydawca też już jest poinformowany i czeka przekazanie tekstu. Więc no. Czyli czekamy. Na szczęście to nie jest tekst długi, bo trzeba było przetłumaczyć takiego, nie wiem, prokuratora przez Cezarei, to trzeba byłoby się zastanowić, czy nie emigrować do jakiegoś kraju, z którym nie ma ekstradycji, z którym kraj Polska nie ma podpisanej ekstradycji, natomiast tutaj zdradzę, że jedna rzecz jeszcze, no, że bardzo ciekawa, w trakcie tej pracy wychodzą bardzo ciekawe rzeczy. W sposób gruntowny właściwie zmieniłem swój w ogóle pogląd do tego opracowania. Właściwie można powiedzieć, że
tego źródła dopiero teraz zrozumiałem właściwie, czym ono tak naprawdę jest, że w swoim przekazie właściwie. Obok elementów pragmatycznych jest bardzo silny aspekt również ideologiczny, że Czyli czekamy. To tak też jest powiem. odpowiedź na pytanie chyba pani Anety Orłowskiej, o kim będzie kolejna książka. No, to nie jest moja książka, to filogeneta to napisał ze swoimi współpracownikami. Ja tylko tłumaczę i komentuję. No Czasami się ale. zastanawiam właśnie, czy bardziej jest to. Znaczy staram się nie przekroczyć granicy pomiędzy tłumaczem a redaktorem Konstantyna Filogeneta. To jest tekst, który czasami, mimo tego, że nie jest trudny, to jednak jest czasami bardzo no, chrupawy, że chyba będę stosował metodę Jenkinsa, który napisał wprost, że on tłumaczy po prostu. Za główną zasadę daje wierność oryginałowi, nawet jeżeli to nie brzmi ładnie po angielsku. No. No, nie, on nie był niewolniczo wierny, to trzeba mu oddać, ale rzeczywiście był bliski, trzymał się bardzo mocno. A czy ktoś kiedyś próbował odtworzyć wygląd Pieczyngów? I tu właśnie pani Aneta Arłowska to pyta, ale nie chodzi jej o ubiór, tylko o kolor oczu czy włosów. Nie słyszałem o takich badaniach antropologicznych, natomiast możliwe, że jakieś amatorskie. Kiedyś dla żartów pisałem sobie właśnie wyszukiwarkę i były jakieś takie figurki, które znaczy, to tutaj to też jeszcze. To musicie Państwo mieć tego świadomość, że wśród odkryć antropologicznych, znaczy. Charakterystyk antropologicznych właśnie tych pochówków, tam niemała część z nich, to nie są wcale, one nie ma cech mongoloidalnych, ale też bardzo wielu były zwłok, nazwijmy to szkieletów, było przyporządkowane, jak uznawane za noszące cechy europoidalne. Tutaj mamy czasami takie odkrycie, właśnie a propos zaskoczeń badawczych. Ibrahima ibn Jakuba. Pada takie stwierdzenie, sumie, przepraszam, nie jestem w stanie tego przytoczyć dokładnie, ale pada między innymi konstatacja, że część ludów wymienia z nich, można się z nimi komunikować w języku słowiańskim. Język słowiański jest w pewnym sensie lingua franca dla pewnego obszaru. I teraz uwaga, tych ludów, z którymi można się komunikować w języku słowiańskim, wymienieni są Pieczyngowie. Teraz to jest też dosyć interesujące. Jest tam jakieś wpływy, jakieś oddziaływania właśnie też słowiańskie, no po prostu ludzi, którzy mogli stać się Pieczyngami, a niekoniecznie nie byli w nimi. Jeszcze powiem za chwilę o pewnej innej ciekawej rzeczy, ale mianowicie nie byli nimi w sensie rasowym, ale mogli stać się nim w sensie kulturowym, stać się koczownikami, wybrać taki tryb życia. Każdy, kto się zajmuje się tego rodzaju problematyką, powinien mieć w tyle głowy zawsze historyjkę opisaną przez Prokopiusza, nie Prokopiusza, Piskosa z Panią, który podczas swojej wizyty właśnie wśród Hunów spotkał, jak to mówi, człowieka ubranego na modłę, noszącego się, w sensie fryzury, na sposób huński, barbarzyński, który pozdrowił go po grecku Haire. No i ten gość został zszokowany i okazało się po dłuższej wymianie zdań, okazało się, że to był były kupiec z Wyminatium, czyli dzisiejszego serbskiego miasta Kostelac. Wcześniej był właśnie kupcem, ale później został wzięty do niewoli przez Hunów. Tam odznaczył się podczas działań wojennych, odzyskał wolność. Co ciekawe, jeszcze chwalił sobie właśnie tę egzystencję jako barbarzyńca, jako Hun, podkreślając prawdziwą wolność, prawdziwą swobodę, podczas gdy żył w Cesarstwie Rzymskim, to był ciągle ofiarą jakichś nieuczciwych poborców podatkowych, sądów, które były skorumpowane i tak dalej. To jest taka historia, która nas uczy, nas pełni pokory, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że niektórzy. Można było uciec
stać się po prostu pieczynkiem. No tak samo jak wśród Kozaków, prawda? Było bardzo dużo osób pochodzenia polskiego, którzy zapuścili długie brody, przechodzili na prawosławie. No bo byli, to byli chłopi, którzy uciekli, zbiegli z etnicznej Polski i uznali po prostu, że lepiej, bardziej opłaca im się być Kozakiem i człowiekiem wolnym. To znaczy, ja tu powiem, że to jest właśnie taka przypowiastka, która też pokazuje to, co my też ostatnio w związku z Wielkolakią i tak dalej próbujemy powiedzieć, że właśnie kultura nie wyjdzie w DNA, tak? No właśnie. Bo no właśnie, to też trzeba mieć właśnie z tyłu głowy, tak jak pan profesor mówi. I zresztą takie rzeczy dzisiaj też się zdarzają. To chyba każdy z nas ma tego świadomość i widzi. Więc dlaczego to nie miało być obce ludziom w przeszłości? Oczywiście, że tak. I ostatnie pytanie. Ostatnie pytania dwa, bo one się trochę tak wiążą. Od pani Joli Izerskiej, Mateusza Słowiańskiego. Chyba podobne pytanie było też 2 miesiące temu. Pani Jola Izerska pyta, kto może się uważać dzisiaj za potomków Piczyngów? A pan Mateusz Słowiański, czy Wielkie Księstwo Litewskie albo inne państwo odwoływało się do tradycji Piczyngów? Też coś podobnego było, ale nie o Wielkie Księstwo Litewskie. Jeżeli chodzi o, zacznijmy od tego od końca, czyli od tych, którzy, współczesnych ludów, które mogłyby się uznawać za potomków Piczyngów. Na terenie Bułgarii istniała grupa tak zwanych Szopów, wspólnota etniczna Szopów, która prawdopodobnie, znaczy nie wiem, że oni w prostej linii pochodzili od Piczyngów, ale niektórzy badacze uważają, że mają oni jakieś pochodzenie właśnie stepowe i pochodzą z turkojęzycznej ludności stepów czarnomorskich, która potem osiedliła się właśnie, przybyła na teren Bułgarii. Do dzisiaj istnieje na terenie Republiki Mołdowy wspólnota tak zwanych Gagałów albo Gagauzów, która jest, no i ona jest mieszanką rozmaitych etnosów tureckich, które właśnie na terenie dzisiejszej Republiki Mołdowy, dawnej rumuńskiej Besarabii się osiedliły, tam przebywały. Więc tutaj to nie jest konkretnie, nie możemy powiedzieć, że to są konkretnie Pieczyngowie, ale domieszka krwi pieczyńskiej jest tutaj całkiem prawdopodobna. Jeżeli na przykład rozmawiamy w ogóle o, rzeczywiście na obszarze dzisiejszej Republiki Mołdowy, ta obecność koczowników mogła być całkiem spora, zwłaszcza jeżeli się popatrzy na ilość pochówków, jakie tam są znajdowane. A propos pochówków, tam jest ich mnóstwo, podczas gdy na przykład na terenie Wołoszczyzny dzisiejszej to są pojedyncze przypadki. Tam jest ich zatrzęsienie, ta liczba cały czas wzrasta. Więc to tyle, jeżeli chodzi o możliwość jakichś ludów, które dzisiaj istnieją w związku z Pieczyngami. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tradycje o Pieczyngach przejęte przez inne, późniejsze imperia czy państwa powstające na terenie Europy Wschodniej, to tutaj za bardzo niestety nie jesteśmy w stanie tego wskazać. Z powodu bardzo prozaicznego, mianowicie Pieczyngowie nie stworzyli organizacji typu imperialnego. O ile mogliby się zgłosić jakieś ludy mogły na przykład by sięgać po tą tradycję, no ona mogła być atrakcyjna, na przykład jeżeli chodzi o Chazarów, to przypadek ruski chociażby jest bardzo interesujący, chociaż tak jak mówię, słabo w udokumentowanych źródłach. W przypadku Pieczyngów nie za bardzo, dlatego że oni jakiegoś silnego ośrodka scentralizowanego typu państwa czy imperium nie wykreowali. To chyba by właściwie zamykało temat. I chyba tą odpowiedzią zakończymy, chociaż ja tu dodam, że pan profesor od razu odpowiedział na pytanie pana Kacpra Chrząstowskiego właśnie o szopi i Shopów. gagauzów, tak, szopów. No i teraz pytanie do pana profesora na koniec. Które pytanie zwycięża? Które najciekawsze, które pana profesora zaskoczyło?
To pan profesor może się namyśli, a ja w tym czasie podam, które pytanie najwięcej lajków. No, ostatnie, zaraz. Pytanie, którego nie zdążyliśmy zadać. Może zadamy jeszcze. Czy pieczynkowie służyli w Armii Piastów? Znaczy, z poprzedniego spotkania wiemy, że tak. I dzisiaj też było o tym wspomniane, że Bolesław Dobry. Chrobry, tak, ich najmował. I to pytanie ma 103 polubienia, więc gratulujemy. I to pytanie, zaraz powiem, kto to zadał, bo tu mi Marcelina nie podesłała mi, kto to zadał. Już Marcelina działa. Pan Mateusz Słowiański. Tak, czyli autor też pytania o Wielkie Księstwo Litewskie, więc my się skontaktujemy z panem Mateuszem jutro. Wyślemy nagrody fundowane przez wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. I też dorzucimy jakiś gadżet od nas, tak jak zawsze robimy. No i właśnie, panie Zastanowiłem profesorze. się, no i chyba będzie to o ten. Tak? Nie musi być nazwisko, mam Znaczy, wszystko tam było dobre. pytanie dotyczące oddziaływania pieczyngów na Ruś na przykład. Wydaje mi się, że. Tak, tylko tu były właśnie takie trzy pytania. Pan Mark Mościcki spytał właśnie wpływ na kształtowanie się formą państwowości na terenie Rusi. Pan Edgar Hont w ogóle o wpływie pieczyngów na Ruś kioską, o kulturę i o te związki takie, powiedzmy, matrymonialne, bo ile było pieczęga w książętach Rusi. To tak. Zobaczmy, może to ostatnie nie będzie. Tak, czyli pan Edgar Hont. Też się skontaktujemy, wyślemy pocztą bądź paczkomatem książkę, plus jeszcze jakieś nasze gadżety, nie gazety, się miałam przejęzyczyć. Bardzo dziękujemy dzisiaj naszemu Ja również. gościowi za spotkanie. Także bardzo dziękuję za interesujące pytania. No właśnie, tylko że nie zadaliśmy pytań wszystkich pod wczorajszego posta. Zostało jakieś niecałe może 30. Nie wiem, być może uda się pana profesora jeszcze namówić na spotkanie, na dogrywkę dogrywki, ale no zobaczymy, może no bo tak, pan profesor mówił, że jest bardzo zajęty Konstantynem Porfirogenetą. Być może no, jak Konstantyn wyjdzie drukiem, No, i wtedy być może. może jak ten, zobaczymy, pokombinujemy, tak, panie profesorze? Pokombinujemy tak. Pokombinujemy i zobaczymy. W każdym razie dziękujemy bardzo za udział i panu profesorowi, i wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądali, słuchali. Ja dziękuję Marcelinie Chrzanowskiej, która właśnie tutaj obsługiwała nas technicznie. I zapraszam za miesiąc. A, dziękuję jeszcze Archeologii Żywej oczywiście, która chyba była z nami, jak zwykle, i Profilowi Śladami Średniowiecza. I zapraszam za miesiąc, bo za miesiąc porozmawiamy sobie o właśnie DNA. Jak się mają badania DNA, genetyka do wczesnego średniowiecza? Jak to ugryźć, z czym to jeść? Zobaczymy. Będzie na pewno ciekawie. Dziękuję. Pozdrawiam Ja wszystkich. również.